Mówisz, żeby się bawić muzyką, a czy jesteś na bieżąco też z disco polo? Znaczy wiem, co się dzieje generalnie i widzę też młodych artystów, którzy idą w tą stronę. Ja osobiście nie słucham disco polo, ale widzę, że wciąż jest to jakaś, w jakimś sensie muzyka folkowa w Polsce, czyli nasza taka rdzenna, można powiedzieć, w jakimś sensie. Jeśli ludzie się tego bawią, no to mi tylko idzie życzyć im dobrej zabawy, no nic więcej. Ale osobiście rzadko kiedy odpalam takie kawałki, raczej w ogóle w sumie tak naprawdę, więc... Ale zdarza mi się słyszeć na mieście, że ludzie z samochodów słuchają takiej muzy. Tyle, no niech bawią się. Właśnie ostatnio pani Ela Zapędowska skomentowała, że Zenek Martyniuk śpiewa fatalnie. Jak to skomentujesz? Myślę, że ma jakiś swój klimat tak naprawdę Zenek Martyniuk. Teraz film o nim wyszedł, tak? Czy wychodzi? Przejdę się z ciekawości. No na pewno jest to w jakimś stopniu gwiazda rocka w klimacie disco polo w polskim, na polskim rynku. I myślę, że sporo w swoim życiu odwalił ciekawych akcji i chętnie ten film zobaczę z samego faktu, że jest po prostu śmiesznym gościem. Śmiesznym pozytywnie oczywiście, a muzyki nie jestem fanem. A jeśli miałbyś wybrać premiera 365 dni Blanki Lipińskiej, czy właśnie film o Zenku Martyniuku? Myślę, że Blankę bardziej bym sprawdził, z racji tego, że jest to chyba bodajże film z naleciałością taką erotyczną i taka odpowiedź na 50 twarzy Greya może, coś w tym stylu. Ja nie wiem, tylko jakby koleżanka mi mówiła, sprawdziłbym to chętnie, bo widziałem trailer. Zenka też obaczaje, ostatnio dużo kina w ogóle sprawdzam, więc to i to na pewno obejrzę. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Smolasty. Polecam subskrybować kanał przeambitni.pl. Trzymajcie się.